Cześć. Dzisiaj Ewangelia porusza bardzo ważny temat rytualnej czystości zagrożenia, które wynika, jeżeli człowiek się zbyt na niej skoncentruje. I nie jest wydaje się przypadkiem, że wypadło mi dzisiejszą Ewangelię komentować właśnie tutaj. To, co tutaj widzicie, to białe, to jest pustynia złożona z soli. Sól jest symbolem właśnie czystości, ale gdy skoncentrujemy się tylko na niej, ta sama czystość eliminuje całe życie, nie ma w niej życia. Sól była bardzo ważna, elementem każdej ofiary składanej Bogu, posypywano solą ofiary, dziecko nowonarodzone posypywano solą. Sól dodaje jakości potrawom, życiu, jest bardzo ważnym symbolem i elementem naszego życia. Pokazuje nam, że czym jest nasze życie. Ale kiedy się tylko na niej skoncentrujemy, zamienia ona życie w nieżycie. Tylko tutaj, na tej oazie złożonej z kaktusów, tym małym wycinku tutaj rzeczywistości, uniknęło tego pochłonięcia przez tą sól. Trzeba rozważyć elementy naszego życia, w którym zbyt bardzo koncentrujemy się na tym, żeby nie popełnić błędu. Zbyt bardzo, żeby nie popełnić grzechu, żeby nie popełnić niczego niewłaściwego. A tracimy z oczu to, co najważniejsze. Miłość, życie. Bądźcie się, co o tym myślisz. Cześć.